Witam w kanale Tapis TV. Mam na imię Marcin. Znajdujemy się w łódzkim oddziale firmy Tapis, ulica Wędkarska 5. Zaprezentuję Państwu wkład kominkowy potrójnie przeszklony z trzema szybami, jedna dłuższa i dwie krótsze boczne. Model E1000G3D. Samo boczne przeszklenie to 38 cm. I frontowe przeszklenie w tym palenisku to 97 cm. Mówię o wymiarach samego przeszklenia widocznej szyby. Podczas wielu prezentacji związanych z wkładami kominkowymi firmy Kavuline bardzo często opowiadam o głębokości tych wkładów. Przedstawiam to jako ogromna zaleta. W przypadku firmy Kavuline standard to wkład głęboki, a nietypowy wkład na zamówienie to wkład płytki. Dosłownie odwrotnie niż u większości innych producentów. Po otwarciu tych drzwiczek bocznych, proszę zwrócić uwagę, z jaką łatwością otwieram drzwiczki boczne, mam ogromny dostęp do komory paleniskowej. Mogę wszędzie umyć szybę, mam praktycznie dostęp do większej części paleniska. I tutaj doskonale widać i łatwiej będzie zrozumieć to, o czym opowiadałem, o tej głębokości palenisk. Jeśli mamy wkład płytki, a więc tylnia ściana zlicowana jest z tą krawędzią. Wkład płytki. Jeśli opieramy polano w ten sposób, pomijając, mamy bardzo płytką komorę paleniskową, jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli podczas palenia polano nam się osunie w ten sposób i dotknie szyby, nie ma mocnych. W każdym wkładzie, w każdym, podkreślam, u każdego producenta ta szyba będzie brudna. A przejdźmy do, żebyście Państwo obrazowo mogli zrozumieć, przejdźmy do innego modelu. W tym przypadku zaprezentuję Państwu wkład też firmy Kavuline, model 660 3D. 660 3D. I proszę zwrócić uwagę. Wewnętrzna część paleniska jest o 15 cm głębsza niż u innych producentów. To polano, opierając się o tylnią krawędź, ma podporę. W tej części ma podporę. I nie ma możliwości, żeby polano osunęło się i dotykało bocznego przeszklenia. Stąd ta wizja ognia, ta czystość szyby w Kavuline jest taka spektakularna. Jak Państwo widzicie, dostęp do tego paleniska, do wnętrza, do komory paleniskowej jest bardzo łatwy. Tak jak i z prawej, tak i z lewej strony. Zademonstruję sobie Państwu mechanizm zamykania i otwierania. W ten sposób już mamy zamknięte. Pięknie zlicowane dwie szyby. Zamykam z lewej strony paleniska i mamy możliwość użytkowania tego paleniska jako otwartego. W ten sposób. Jak przystało na wszystkie wkłady firmy Kavuline, dwie kurtyny powietrzne, zwłaszcza przy wkładach gilotynowych. Na całym obwodzie nadmuch zimnego powietrza od dolnej części i po całym obwodzie nadmuch powietrza w tej właśnie części. Wkłady firmy Kavuline można zamówić w dwóch opcjach. Pierwsza, wypełniona w całości szamotem, w mojej ocenie najlepszym materiałem akumulacyjnym, lub białym betonem, który nie ma żadnej zdolności akumulacyjnej, jest zwykłym izolatorem, materiałem dekoracyjnym, ale w dalszej części tej prezentacji rozwinę ten wątek. Jeśli chodzi o gwarancję, w przypadku, gdy zamawiamy wkład Kavuline wypełniony szamotem, mamy 7 lat gwarancji na wszystkie elementy wewnątrz. To znaczy, jeśli Państwo zdacie nam popękany element szamotowy, dostajecie Państwo bez ograniczenia nowy. Przez 7 lat, jeśli zakupione jest urządzenie wraz z usługą podłączenia. W przypadku wkładów kominkowych, które wypełnione są betonem. Zawsze zaznaczam słowo białym betonem, bo niektórzy producenci wymyślili mnóstwo różnych ciekawych nazw, gdzie ładnie one brzmią, coś związane jest z akumulacją, coś z termiką. Jeśli piszecie Państwo te słowa w wyszukiwarkę, nagle się okazuje, że te słowa kompletnie nic nie oznaczają. A jeśli zadacie Państwo pytanie,
konkretnemu producentowi, jaki jest skład chemiczny i co jest zawarte w tym materiale, usłyszycie odpowiedź, że jest to tajemnica firmy i nie udzielają składu chemicznego tych elementów wykończeniowych. Moja teoria na ten temat jest taka. Do tej pory nie wymyślono nic lepszego niż szamot. Jest to tani materiał, prosty w użyciu i szeroko dostępny. To znaczy, jeśli postanowicie Państwo wymienić w własnym zakresie elementy szamotowe, udacie się do najbliższej hurtowni budowlanej, kupicie Państwo element szamotowy i wstawicie sobie, bo i on będzie idealnie pasował do całości. Ale gdy kupicie wkład wyłożony białym betonem, w tym przypadku to jest na dnie wkładów firmy Kavuline. A przy innych producentach taki element jest na dnie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jeden element ciekawie ryflowany, profilowany. On naprawdę spełnia funkcje swoje estetyczne. Jeśli palimy suchym drewnem, suchym opałem, ten biały beton jest biały. On jest naprawdę śliczny, ale jacy nasi klienci, kiedy klienci tak naprawdę palą suchym, dobrym opałem? Jeśli palimy mokrym, wilgotnym opałem, ten biały beton jest zawsze brudny, czarny jest i nigdy się on nie oczyści. Po drugie, proszę pamiętać, ten biały beton we wkładach kominkowych nie podlega gwarancji i nie ma możliwości, żebyście Państwo dopasowali jakikolwiek element do już istniejącego innego elementu w palenisku. Jesteście Państwo zmuszeni do tego, aby wrócić do sprzedawcy i kupić taki element. Najniższa cena, jaką widziałem, to jest 35 do 40 euro za jeden element. To jeśli sumujemy całą komorę paleniskową, to wyjdzie nam w granicach 1000 zł za cały zestaw wypełniający palenisko wewnątrz. Jeśli chcemy, żeby nasze palenisko było cały czas ładne. Dlatego trzeba umieć rozważyć, co dla nas w przyszłości będzie bardziej korzystne. Szamot, który jest najlepszym materiałem akumulacyjnym, czy biały beton, który ładnie wygląda, ale nie jest, to nie jest materiał akumulacyjny, to jest materiał izolujący. A teraz poproszę Państwa, żebyście Państwo w własnym domu zrobili takie doświadczenie, aby utwierdzić się w tym, że mówimy tutaj o faktach. Jeśli weźmiecie Państwo taki element z białego betonu, położycie na kuchenkę gazową czy na jakiś inny czynnik grzewczy i z boku element szamotu. I będziecie Państwo go podgrzewać przez 15 minut. Po 15 minutach proszę wyłączyć kuchenkę, przestawić dwa termometry i włączyć stoper. I zobaczycie Państwo, w jakim czasie zacznie stygnąć dany element. I naocznie, w domowym zaciszu można sprawdzić, co tak naprawdę jest to biały beton, a jakie ma zdolności akumulacyjne szamot. Opowiadając o wypełnieniach we wkładach kominkowych, różnych i różnych formach wypełnienia i różnych materiałach, nie mam na celu w jakiś sposób krytykowania jakichkolwiek produktów. Broń Boże. Głównie chodziło mi o to, aby uodpornić Państwa na nieuczciwych sprzedawców. Na tych, którzy powiedzą Państwu, że ten produkt, który on w tym momencie oferuje, jest dokładnie taki sam. Bo Państwo, nie wiedząc o tym, nie znając tych informacji, nie jesteście w stanie Państwo przeczytać to w danych technicznych czy w katalogu. A trafiając na nieuczciwego sprzedawcę, jeszcze może Państwa utwierdzić, że dokonujecie Państwo dobrego wyboru. Są produkty dedykowane do różnych klientów w różnym segmencie cenowym i teraz, mając taką wiedzę, będziecie Państwo mogli swobodnie rozważyć, co dla Was jest najlepsze. I to miało na celu ta prezentacja. Głównie chodziło mi, żebyście Państwo poznali tą wiedzę. Ale w żaden sposób nie chodziło mi o krytykowanie innych produktów. Jeśli ktoś poczuł się urażony, to bardzo serdecznie za to przepraszam. Okay. Wkład kominkowy E1000G3D można zamówić w różnych rozmiarach. On występuje w szerokościach 1000,
1100, 1200, 1300, 1400 do 1500. Także mamy możliwość naprawdę zamówić sobie wkład o gigantycznym przeszkleniu. Tak samo z wysokością. Tutaj w tym przypadku wysokość szyby to jest 40 cm, ale można ten wkład kominkowy zamówić w wersji podwyższonej, prawie o 10 cm. I oczywiście występuje też wersja hydro, zasilający układ CO. Więcej informacji na temat wkładów kominkowych firmy Kavuline znajdziecie Państwo w serwisie internetowym www.kavuline.pl, do którego odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszam, oraz do naszego działu aktualności w serwisie www.tapis.pl. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Tapis TV.